Mesdames, Messieurs, bonjour. J'aimerais tout d'abord souhaiter la bienvenue au chef d'état-major de la défense des pays de l'OTAN et aux commandants stratégiques réunis aujourd'hui à Varsovie pour la dernière réunion du comité militaire en session des chefs d'état-major de la défense de 2018. Je ferai quelques remarques liminaires avant de demander au ministre polonais de la Défense, M. Mariusz Błaszczak, de déclarer notre conférence officiellement ouverte. Firstly, a welcome to four new members of the Military Committee. Can I begin by welcoming a warm welcome to our host, General Andraszak, the Chief of Defence Staff from Poland. Thank you for inviting us to Warsaw and for hosting this conference. The hospitality we've received, the welcome we had last night, and the hard work your staff have put into this conference are very clear to us, and we're very grateful to you. Poland is a leading ally of our alliance that contributes greatly to our combined security. Your military minister play an active role in NATO-led missions in Afghanistan and KFOR in the Balkans, and help to guard the safety of the Baltic region, host NATO's ballistic missile defense system, contribute and host one of our enhanced forward presence battle groups, multinational corps Northeast. I was lucky enough to visit the Corps headquarters this week and our training center in Bydgoszcz. These all demonstrate the solid commitment of Poland to NATO. But I would also this morning like to welcome five other new colleagues. General Ferenc Korom from Hungary, welcome. General Ilya Dakovic from Montenegro, welcome. Admiral Antonio Silva Ribeiro from Portugal, welcome Antonio. General Yasar Güler from Turkey, welcome my friend. And General Sir Nick Carter from the United Kingdom. Enfin, j'aimerais souhaiter la bienvenue au Général André Lenata, le nouveau commandant suprême Allié Transformation, et au nouveau Assistant Secrétaire Général Adjoint pour les Opérations, Dr. John Manzer. I wish all of you the very best in your new appointments, and I very much look forward to hearing your ideas and remarks, which will enrich our discussions. First, I would ask us to take a moment and pay tribute to our serving military personnel and remember the sacrifice of those men and women killed or wounded in the line of duty. Many challenges, developing threats posed by state and non-state actors in the traditional domains of land, sea and air, as well as hybrid warfare and cyber attacks. This military committee is the most senior military authority in NATO, providing strategic military advice to the North Atlantic Council. The 29 Allied Chiefs of Defence gathered around this table bring a wealth of experience and expertise, responsible for translating political decisions and guidance into military strategy and recommending the measures necessary for the defence of the Alliance. We work together to safeguard the freedom and security of 1 billion citizens, both sides of the Atlantic. 2 months ago at the Brussels summit, our heads of state and government reaffirmed the decisions of the Wales and Warsaw summits. And the Alliance will continue to respond to security challenges by enhancing our deterrence. We begin our meeting today with a session dedicated to missions and operations. Almost in NATO missions around the world, in complex ground naval operations, and air operations in all types of environment. Continue to support the government of Iraq
to stabilize the country and fight terrorism in all its forms and manifestations. In our second session, the Military Committee needs to ensure the Alliance continues to have an overarching framework to promote a common understanding of NATO responsiveness and reinforcement. As we continue to ensure the Alliance deterrence and defence posture remains credible, coherent and resilient, it is of strategic readiness and improved reinforcement. NATO's readiness initiative will ensure that more high-quality combat-capable national forces are made available to NATO combatants. 30 heavy or medium manoeuvre battalions, 30 kinetic air squadrons with enabling forces at 30 days readiness or less. It will also promote the important defence. The adapted command structure enhances and strengthens the relationship to the force structure and national headquarters, and this improves the Alliance's regional understanding of the international military staff to take office next summer. In each of our sessions, we will be supported by our strategic commanders, General Skaparos. Minister, please let me express again our thanks to Poland for the warmth of the welcome and the incredible hospitality we've received since we arrived. Minister, the floor is yours. Mr. Chairman, thank you very much for your words concerning Poland, about our engagement. We appreciate this. Let me introduce third language, Polish. Panie Marszałku, Przewodniczący Komitetu Wojskowego, Panowie Generałowie, Panie i Panowie. Pierwszy raz od 2006 roku Komitet Wojskowy zbiera się w Polsce. Spotkanie to ma również wymiar symboliczny z uwagi na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, która to niepodległość została nam odebrana pod koniec XVIII wieku. Jest to również setna rocznica ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Chciałbym podkreślić historyczną rolę Komitetu Wojskowego jako jednej z dwóch struktur obecnych od początku istnienia NATO. Traktat waszyngtoński sam w sobie, bez instytucjonalizacji, bez stworzenia gęstej sieci współpracy praktycznej i wojskowej, nie zapewniłby trwałego bezpieczeństwa Europy Zachodniej w okresie zimnej wojny, jej scalenia w sferze bezpieczeństwa i obronności oraz stworzenia prawdziwej wspólnoty interesów między sojusznikami europejskimi i amerykańskimi. Nie byłoby również możliwe zmiany, które zaszły w tej części kontynentu, zrzucenie przez państwa Europy Środkowej i Wschodniej jarzma komunizmu i scalenie ich z resztą kontynentu. Nie jest przesadą stwierdzenie, że w tych wszystkich procesach ważną rolę odegrały władze wojskowe Sojuszu z Komitetem Wojskowym na czele. Rolę aktywną, bo wykraczającą poza prostą realizację decyzji politycznych. Komitet Wojskowy ułatwiał również ich wypracowywanie i dokonywanie optymalnych wyborów politycznych. O roli Komitetu Wojskowego nie można mówić jedynie w ujęciu historycznym. Jest on ważny również dziś, gdy NATO po raz kolejny adaptuje się do nowych wyzwań pod wpływem agresywnej polityki Rosji oraz szerokiego spektrum zagrożeń płynących z kierunku południowego. To dobrze, że Sojusz kieruje się w praktyce zasadą 360 stopni. Dowodzą tego decyzje podjęte na ostatnich szczytach. Ważne jest, aby wszyscy sojusznicy byli usatysfakcjonowani z działań NATO, by dawało ono możliwość odpowiedzi na oczekiwania nas wszystkich. Oczywiście we współpracy z innymi organizacjami, takimi jak Unia Europejska. Cieszy nas adaptacja NATO na południu w obszarze odstraszania i obrony. Służą temu między innymi inicjatywa Projected Stability, walka z terroryzmem oraz szkolenie sił zbrojnych państw partnerskich. Adaptacja ta związana jest również z wymiarem morskim działań Sojuszu, a także zawiera w sobie potencjał pogłębiania współpracy z innymi organizacjami. Ciągle ważnym wyzwaniem pozostaje usprawnienie zdolności NATO do odstraszania i obrony na flance wschodniej. Dokonano naprawdę dużego postępu w tym kierunku. Wspomnę jedynie o stworzeniu wysuniętej obecności. To przełom. Uznaliśmy w Sojuszu,
że do odstraszania i obrony potrzebne jest nie tylko wzmocnienie, ale i posiadanie sił na miejscu. Właśnie w tym kontekście widzimy możliwość zwiększenia obecności sił naszych sojuszników na flance wschodniej. Zwiększałaby ona wiarygodność i skuteczność misji odstraszania i obrony NATO, stanowiąc jej integralną część. Cieszy rozpoczęta przez naszego amerykańskiego sojusznika refleksja nad celowością i ewentualnie charakterem takiej obecności w Polsce. Wierzymy, że ostateczne rozwiązania służyć będą bezpieczeństwu nie tylko tego regionu, lecz także całego sojuszu, wzmacniając jego spójność polityczną i skuteczność wojskową. Z roli państwa gospodarza chcemy i gotowi jesteśmy wywiązywać się jak najlepiej. Chciałbym wyrazić wdzięczność Komitetowi Wojskowemu za wkład w przygotowanie i wdrożenie dotychczasowych decyzji związanych z przywróceniem zdolności odstraszania i prowadzenia operacji bojowych o dużej skali oraz wyrazić nadzieję, że będzie on w dalszym ciągu aktywnie wspierał te zadania ze szczytów w Warszawie i w Brukseli, których nie udało się jeszcze zrealizować. Mam na myśli m.in. dokończenie prac nad nową strukturą dowodzenia NATO, w tym wyznaczenie dowództw wielokorpuśnych, przygotowanie skutecznej odpowiedzi związanej z systemami antydostępowymi, A2AD, a także wypracowanie kompleksowej koncepcji wzmocnienia, odnoszącej się m.in. do kwestii afiliacji sił. Jak mówiłem wielokrotnie, oczekujemy dobrych rozwiązań, ale jesteśmy również gotowi wnosić w nie wymierny wkład. W tym duchu Polska wspiera też pracę Komitetu Wojskowego. Wnieśliśmy m.in. wkład w przygotowanie konkretnych rozwiązań wojskowych na szczyt w Warszawie, a później aktywnie włączyliśmy się w ich wdrażanie, by wspomnieć tylko goszczenie dowództwa dywizyjnego w Elblągu, czy wkład w wysuniętą obecność na Łotwie i w Rumunii. I feel privileged to have the opportunity to welcome you again in Warsaw on today's Military Committee Conference in the Chiefs of Defense format. 2 years after the important summit, almost 20 years after the accession to NATO of the first countries of Central Europe, including my country, Poland, and almost 70 years after the signature of the Washington Treaty. I wish you fruitful discussion. Thank you. Thank you, Minister.